Podobno chcesz powiedzieć 50 w górach w czerwcu. Taki mam plan. Ym... Nie mam budowy biegacza długodystansowego. Treningi są powyżej ich możliwości, że oni zaraz zawału dostaną i padną. Nic bardziej mylnego. Jak stoisz, to się nie poruszasz. Nie. Bo będzie źle. Będzie ci źle. Będę cierpiał. Będą bolały mnie nogi. Będą bolały mnie stopy. Przede wszystkim wiesz, no, cieszyć się tym, bo my to wiesz, strasznie, po poważnych rzeczach mówimy. Ale to jest przede wszystkim fun, to jest styl życia. Najważniejsze jest, żeby po prostu założyć buty i wyjść na pierwsze dwa kilometry. Cześć, Greg, witam cię serdecznie. Cześć, Kamil. Podobno chcesz powiedzieć 50 w górach w czerwcu. Taki mam plan. Trenowałeś ostatnio? Coś, Zaczynam dopiero teraz trenować, zarówno ćwiczenia wzmacniające, jak i bieganie. No nie jest to kompletnie szalone, bo kiedyś przebiegłem jakiś maraton jak na płaskim. Ostatni w 2012 roku, czyli to jest 10 lat temu. W 2016 poprawiłem życiówkę na pół no ale nadal to jest 6 lat. 6 lat, gdzie trenowałem zupełnie inne rzeczy, więcej jakiegoś tam treningu siłowego. Trochę biegałem, ale nie startowałem. W żadnych zawodach od 2016 roku. Mhm. Oczywiście, że to nie jest szalone. Jest wszystko do zrobienia. 50 km po górach jest to wyzwanie. Natomiast to nie jest coś, co leży poza naszymi możliwościami, naszego organizmu. Więc... No, 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 też tak o tym myślę. No. Na pewno nie chciałbym sobie zrobić krzywdy, więc podchodzę do tego rozsądnie. Nie mam jakiejś ambicji pod tytułem wygrać. X. Wygrać. No to by było. Musiałbym chyba sobie musiałbym użyć takiego nożek w kebabie, jak obcinają mięso, i trochę ścieniować mięsa wokół kości, żeby się odelrzeć, Bo w innym wypadku to nie widzę, jak mogę zejść z obecnych 90 kilo pewnie jak, jak będę ważył 82, to to jest dla mnie waga startowa. To jest, to jest wielki sukces. No to a, a ile aj... najmniej ważyłeś w ogóle? 80, 80 kilo, może 80, ale to mhm. po zawodach, czyli przed, na, na starcie 82, mhm. a, po, a po zawodach 80, czyli tak na, na zmęczeniu, no to nigdy nie widziałem poniżej 80 i naprawdę byłem bardzo, bardzo szczupły. Już byłem, miałem poniżej 10% tkanki tłuszczowej. Okay. Także po prostu mam dużo mięśni w nogach. Mam bardzo, bardzo umieśnione nogi, co jest nie do tego sportu. W sensie może dobiegania, ale niedługich dystansów. Natomiast to no, nie ubolewam. Mogę nadrabiać siłą i myślę, że może w górach tam się przydać, ale nie mam pojęcia, bo w życiu nie biegam ani razu jeszcze w górach. No jeszcze to serducho trzeba wyćwiczyć, prawda? I oczywiście głowę. A powiedz mi, zanim dojdziemy do Twojego stanu faktycznego, obecnego, jaki był Twój kontakt ze sportem w, przez twoje życie całe. No kurczę, zacząłem ćwiczyć od dziecka, rodzice mnie wysyłali na różne sporty, trenowałem karate, ping-ponga, najdłużej grałem w siatkówkę, mm -hmm. jeździłem na obozy w lecie siatkarskie, więc to był taki sport, który był ze mną najdłużej. Potem złapałem fazę na kulturystykę, to jest nie stosowałem na szczęście żadnych głupich substancji, co było mądre, bo to jest nieodwracalne. Niemniej jednak udało mi się dopaść się do 100 kilo samych mięśni i w wieku jakichś 17 lat wyglądałem jak taki mały kok, Teraz foteczka po prostu. Mam, mam, jakąś, mam jakąś, foteczkę. Nikt nie wie, że to ja. Nie zawsze tak powiększają na twarz. Mówię, to nie to ty wyglądasz starzej niż teraz. Ja miałem 17 lat, no bo jak człowiek jest taki do, dociśnięty, i wygląda jak pakero 100. No to to tak wpływa na, na percepcję. No i potem, potem poszedłem do pracy i nic nie robiłem, jakby tylko pracowałem po nie wiem ile godzin i to było bardzo złe dla mojego organizmu i doszedłem do 108. Praca kilogramów. siedząca oczywiście. Praca siedząca plus jedzenie tych tak zwanych pieczonych kurczaków, czy jak ktoś się tam nazywa, jakiś świństw, po prostu no, bardzo źle, bardzo zły styl życia i potem stwierdziłem, że to trzeba zmienić. I najpierw zadbałem o dietę, a potem zacząłem znowu ćwiczyć. To w 2010 roku wracałem z wyjazdu nurkowego, bo jestem też nieaktywnym instruktorem nurkowania. Wracaliśmy z kumplem, pamiętam, samolotem z Egiptu. On mówi: Słuchaj, jest coś takiego jak maraton w Nowym Jorku. Ja mówię tak. On mówi, no wiesz, tam trzeba przebiec 300 km wieku, no to musimy to zrobić. No i ja rzeczywiście zacząłem biegać. To no nie przebiegłem w Nowym Jorku, ale już po roku przebiegłem ten maraton z, z maratonu do Aten. Mhm. E, I to był mój pierwszy maraton w 2011 roku. No i już od tamtej pory, no przez jakiś okres intensywnie, intensywnie trenowałem, biegałem. Potem miałem kontuzję Achillesa, bardzo nieprzyjemną zapalenie, ostrzykiwanie osoczem, chodzenie o kulach, znowu jakieś przytycie, depra, z tego tytułu, no bo to wiadomo, zmiana z biegania codziennie do niebiegania wcale. No ale potem znowu mi się udało to odbudować. I tak do 2016 to, to, to biegałem regularnie, a potem się wziąłem za trening bardziej siłowy, ale nie taki już typu paker, tylko bardziej zdrowy, ketle, core, takie wzmacnianie organizmu, co też mi zbudowało dobrą bazę. Mam nadzieję, teraz pod. Podbieg, no i w sumie w zeszłym roku zacząłem trochę biegać więcej, w sensie, tam około 200 km w miesiącu biegałem, także już tak w miarę sensownie, jak na moje jakby możliwości. Um, tylko potem urodziły mi się dzieci i usiadłem na kanapie, i dopiero teraz wracam do tego mniej więcej, żeby, żeby gdzieś tam. Biegać. Fajnie, taka o, historia. A opowiedz jeszcze o tej siatkówce. Czy mm -hmm. to był okres, kiedy ty trenowałeś regularnie też w ciągu roku, w ciągu tygodnia, tak. normalnie chodziłeś na tak, zajęcia? Tak. Mhm. Cały czas. I jakie tam treningi miałeś w ogóle? Też biegowe, mm, siłowe? Jakie? Głównie, co się trenuje? głównie to, to nie było jakieś super profesjonalne, to był taki osiedlowy klub, więc nie byłem zawodnikiem per se. I też byłem nastolatkiem, więc pewnie trochę to inaczej się kształtuje, ale mieliśmy na pewno trochę takiego treningu siłowego z, własnym, z masą ciała. Proste rzeczy, tu jakieś przysiady, pompki, takie rzeczy wytrzymałościowe, pamiętam, bieganie od linii do linii, od linii do linii, takie zrywy, tego typu rzeczy. Jakieś ćwiczenia na wyskoki oczywiście, to takie, takie rzeczy wspominam. No i sporo y, takich y, ćwiczeń z piłką na, pod kątem y, ćwiczenia wiem, refleksu mhm. w połączeniu z techniką. Pamiętam jak dzisiaj po prostu to ćwiczenie dłoni, że jakby wiesz, ta piłka, ta, tak naprawdę dłonie tylko muskają. To jest bardzo niesamowite, jak, jaka jest technika w ogóle odbicia w siatkówce, że to jest po prostu, po, może być bardzo silne uderzenie jesteś w stanie je przyjąć tak jakby prawie jakbyś normalnie dotykał jak, 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 jak balon od, od, odpychał niesamowite to jest i najwięcej jest chyba ćwiczenia tego no i umiejętności amortyzowania poza wyskokami które no, nigdy nie byłem tym takim mistrzem, jak trzeba być i jaki trzeba mieć wzrost, żeby w ogóle naprawdę grać w siatkówkę na teraz, na poziomie jakimś, żeby wyskakiwać porządnie nad, nad siatkę. No i ale niesamowite zawsze było dla mnie to amortyzowanie piłki przy uderzeniu. To jest jakby taki element, którego tego się nie widzi, tak jak się ogląda. Natomiast no, niezwykłe jest to, że ktoś wyrąbie po prostu 200 na godzinę, czy ileś tam tę piłkę i ktoś po prostu ją tak na mięciutko zbiera. To jest, to jest umiejętność właśnie takiego, takiej fajnej amortyzacji całym ciałem tego uderzenia. Także ta piłka, jak już wraca, to w ogóle jest pełna kontrola i już w ogóle tak nie zasuwa. tak, Także się zbiera bardzo dużo tej energii uderzenia. Ale to widzę, że robiłeś bardzo dużo też ćwiczeń na, na mobilność, na stabilizację. To wszystko to też na pewno gdzieś tam w tobie siedzi i ci będzie teraz pomagać. A opowiedz trochę o tym Achillesie, dlaczego on się wydarzył? Bardzo intensywnie trenowałem. I myślę, że też dużo pracowałem i nie regenerowałem się wystarczająco. Wydaje mi się, że to jest to, dlatego że w sumie byłem pod obserwacją fizjoterapeuty cały czas, więc to nie było tak, że sobie tam kupiłem trampki jakieś byle jakie i poszedłem biegać po betonie, więc nie było tak. Po prostu mam też pewną asymetrię, jak każdy, ale u mnie ta asymetria biodrach jest relatywnie duża, więc muszę bardzo o to dbać i naprawdę włożyłem mnóstwo czasu potem na przebudowanie tego. Był okres, że chodziłem 3-4 razy w tygodniu do fizjoterapeuty na taką pracę z powięziami, żeby przebudować w ogóle tę asymetrię, natomiast ona teraz trochę powróciła znowu, jak mam te złe nawyki, ale bardzo mi to pomogło i myślę, że to przeciążenie na jedną, na jedną nogę, bardzo intensywne treningi, wtedy no naprawdę zrobiłem bardzo szybki postęp też, bo w tym 11 roku przebiegłem ten maraton chyba w 3,57 czy coś takiego, a w kolejnym roku miałem 3,27. Tak, więc jakby nadal mając ponad te 80 kilo, bo tego jakby nigdy się nie. Ten, więc myślę, że waga do wyniku była naprawdę niezła. Progres był ogromny, natomiast intensywność tego, jak ja po prostu w drugim roku w ogóle biegania wszedłem w taki trening bardzo ostry, myślę, że to mnie trochę. To mnie trochę prze, przetrenowało. A jak myślisz, czego w regeneracji ci zabrakło wtedy? Diety, mm, yy, snu? Myślę, że snu. Mm -hmm. yy, wtedy jeszcze nie miałem takich dobrych nawyków związanych ze snem, które wypracowałem sobie później, i teraz to jest dla mnie świętość, no mówię, z wyłączeniem okresu, jak yy, dzieci mnie budzą czy budziły w nocy, ale wcześniej no to już doszedłem takiego po prostu żelaznego rytmu, że po prostu prawie codziennie co do tej samej minuty usypiałem i się budziłem, no i to bardzo dużo daje. To jedna rzecz. Druga kwestia, kumulowanie różnic różnych Aktywności. Jestem pod wrażeniem na przykład ludzi, którzy robią Ironmana, tego przy, przy, przysłowiowego, i równocześnie pracują naprawdę na fula w biznesie i jeszcze mają rodzinę. Po prostu no, dla mnie to jest też pewnie indywidualna kwestia, jaki kto ma organizm, jaką ma regenerację i ma lat. No ja tego nie jestem w stanie pogodzić. Próbowałem to wtedy pogodzić. Myślę, że po prostu napięcie psychiczne, które było skumulowane także w związku z pracą, nie pozwalało mojemu organizmowi się naprawdę wyluzować nigdy, i to y, też miało przełożenie na, na to przetrenowanie, tak. Takie, do którego wtedy doszedłem. No, a naprawdę, te treningi, no to nie były śmieszne treningi. Wtedy przygotował mnie Marcin Świerc. Uważam, że, no naprawdę efektywność tego planu była bardzo dobra. Natomiast jego intensywność, być może to też była kwestia takiego feedback-lupu, czyli informacji zwrotnej ode mnie. Wydaje mi się, że była trochę za duża jak na moje przygotowanie motoryczne w tamtym okresie, że jeżeli ja nie byłem wtedy dobrze przygotowany motorycznie. W innych wymiarach, nawet core, nawet tak mobility, nawet jakby umiejętność wykorzystywania tych taśm, żeby prawidłowo się ruszać, a nie biegać tylko z nóg i tak dalej, czego się uczyłem, jakby później wzmacniałem. No to myślę, że to mnie po prostu dojechało, że gdzieś tam klepałem tymi stopiszczami i się ten biedny Achilles uklepał. A kumulacją było to, że po prostu jestem głupi, bo ja, bo ja już miałem to zapalenie przed tym startem drugim w Pradze okay. właśnie na tym maratonie, ale stwierdziłem, że pobiegnę dasz że no, więc... no i biegłem i takie było na początku nic, więc mówię fajnie, potem czułem takie przy każdym uderzeniu, kto miał problemy z Achillesem to to zna, takie kłócie punktowe. Po jakimś 25., 30. kilometrze przeszło, więc się bardzo ucieszyłem, no ale jak dobiegłem na metę to już chodziłem o kulach, potem nie byłem w stanie chodzić. I chyba dwa tygodnie chodziłem o kulach, no a potem miałem taką bułę, pół roku taką nogę ciepłą, w ogóle nie chciała się regenerować, no i udało mi się wbić do tego lekarza, to ostrzykał i naprawdę to u mnie zadziałało jak ręką odjął, ale jak oglądali to na USG tutaj goście, to powiedzieli, że nie widzieli czegoś takiego i że nigdy nie będę biegał. Lubię też takie wypowiedzi, z których zawsze bekę. Jak grałem w siatkówkę, też mi powiedzieli, że muszę, jak miałem 15 lat, że nie będę mógł nigdy grać w siatkówkę, bo muszę mieć natychmiast operowane kolana, do czego nigdy nie doszło. Mam teraz 39 lat i nadal. Um, Nadal moje kolana mają się bardzo dobrze, także też trzeba trochę mieć swoją mądrość, jeżeli chodzi o pomysły na cięcie. I ja też mam wrażenie, że czasem lekarze mówią to celowo, żeby zmobilizować, wiesz? żeby mm -hmm. pobudzić ośrodki mobilizacji A. u ludzi. Słuchaj, dobrze. A powiedz, czy w trakcie tego treningu biegowego, który cię doprowadził do, do kontuzji Achillesa, ty też wzmacniałeś się, czy tylko biegałeś? Wtedy tylko biegałem. Myślę, że to był taki właśnie błąd, mm -hmm. który teraz naprawiam. Świadomie, czyli już teraz plotłem, y, plotłem dwa treningi w tygodniu, właśnie głównie, y, głównie mobilność plus y, różne rotacje. Czyli tren Też ćwiczenia fajne z y, takiego treningu sprinterskiego plus rotacje i mobilność. Core i mobilność. Mam bardzo fajnego trenera, y, takiego właśnie przygotowania motorycznego i jestem bardzo zadowolony, bo widzę duże postępy także, jakby w kontekście tak, samopoczucia takiego, i czujesz, jak Zakładam buty, i nawet mam iść pobiegać, to po prostu czuję, jakbym mocniej stał na, na ziemi. To jest takie ciekawe uczucie, ale, ale niesamowite, taka jakby większa zwartość, więc to jest, to jest coś, co wiem. Natomiast I pewnie lekkość jeszcze, nie? Taką lekkość. Mhm. Rozumiem, no, że jeszcze do lekkości to też muszę zrzucić trochę kilogramów, mhm. bo to jakby każdy, kto biega, to wie mhm. o co chodzi w sensie. To jakby każdy kilogram czuć i, i niesamowita jest ta różnica, ale już powoli czuję taką sprężystość, powiedziałbym, ruchu, sprężystość kroku, to już zaczynam czuć powoli i taką lekkość, rzeczywiście. No może lekkość przemieszczania się powoli jeszcze jestem daleko od tego, co znam już, jakby coś, czego już doświadczyłem, ale bo te tempa teraz to są jakieś zabawne w ujęciu te, w porównaniu z tym, jak kiedyś, jakie tempa miałem treningowe, ale też nie mam ambicji takiej. Natomiast no, trzeba budować tę bazę tlenową. No trzeba. To, Wiesz, 10 lat to jest przepaść tak, dokładnie. dla naszego ciała. Tam, no, dokładnie. Że to, dobrze, że się nie nastawiasz, żeby wrócić tempami do tego, co było, bo... To się może nie wydarzyć, to się może wydarzyć, ale nie musi i nie tak. ma się co zamykać na to. Więc, tak więc to fajnie, fajnie, że masz dystans do tego, bo. Również w balansie życiowym, czyli praca, rodzina, dom i właśnie i zajawka. Sportowa, no ten balans, chyba pani tego balansu jest kluczowy, inaczej to można wiesz. No właśnie, stracić I wiele. Tak, i mam do ciebie kilka takich pytań: no bo ty masz doświadczenie, spotykasz ludzi, którzy robią jakieś niestworzone, niesamowite rzeczy w kontekście biegania długich dystansów. Sam masz doświadczenie, oglądałem twoje materiały na YouTubie. Bardzo fajne, naprawdę, robisz mega robotę i w ogóle jakby jakość tego kontentu to jest mind blowing. To dobrze, że zrezygnowałem z robienia wideo, bo, bo nigdy bym nie doszedł do połowy tego poziomu. W każdym razie takich kilka pytań. W zasadzie pierwsze, które mi przychodzi do głowy, to na co najbardziej zwrócić uwagę? Pierwszy raz podchodząc do tematu pod tytułem bieganie w górach, bo jeżeli chodzi o przygotowanie do biegania po asfalcie, ok, nigdy nie przebiegłem ultra, ale potrafię sobie wyobrazić, jak mogłoby wyglądać przygotowanie, żeby przebiec 100 km, bo jakby przygotowałem się do tych 40 paru i jakby już rozumiem logikę mniej więcej, jak to działa, na co zwrócić uwagę. Natomiast najbardziej mnie ciekawi, na co zwrócić uwagę idąc, żeby pobiegać w górach, jakie są te główne różnice, które mogą mnie zaskoczyć. Najważniejszą rzecz już robisz, czyli wzmacnianie się. To jest, wiesz, absolutnie kluczowe. Ponadto, wiesz też, no nie mieszkamy w górach, to jest też ważne, wiesz, o kim mówimy. Mówimy o, o tobie, który mieszka w mieście. tak? Osoby, które m, mieszkają, pracują, m, żyją od dziecka w górach, kompletnie, wiesz, inaczej się typu prowadzi. Kilian. <noise> Chociażby, zupełnie inaczej się ich prowadzi, oczywiście, ale tak. Przede wszystkim to jest wzmacnianie, to jest praca w pierwszym i drugim zakresie, jeśli chodzi o strefy tętna. Mhm. Więc przede wszystkim pójdźcie do kardiologa, zbadanie, czy nasze serduszko się nadaje do takiego wysiłku. To jest numer jeden. Już jak trochę pobiegamy, to wtedy proponowałbym udać się na badania wytrzymałościowe, wydolnościowe i zmierzyć te strefy tętna. Mhm. Kupić sobie zegarek, niestety. On kosztuje, ale on nam mierzy, on nam pokazuje właśnie w której strefie tętna pracujemy, ale również jeżeli trzymamy go na ręku cały dzień, mierzy nam regenerację, czyli długość snu, to ile spaliliśmy kalorii. To są wszystko bardzo cenne dla nas informacje i żeby było śmieszniej, to ja chodziłem na badania wydolnościowe, byłem dwa razy w życiu, raz kiedy byłem w dobrej formie i raz kiedy byłem w złej formie. I widzę mniej więcej, jakie są różnice w tych badaniach. I powiem szczerze, że teraz, po wrzuceniu, jak wrzucam treningi regularne do takiego algorytmu, który nazywa się Training Peaks, to on jest w stanie, on, on mi daje te same odczyty, co wiesz, badanie za 500 zł. Więc stwierdziłem, że nie potrzebuję tego robić zbyt często. I teraz robię te badania może raz na dwa lata, ale zawsze je robię w takim momencie słabym treningowo i się frustruję, więc staram się ich nie robić jednak, pomimo wszystko. Natomiast na początku absolutnie tak, bo rozpiętność tętna, czyli od tętna spoczynkowego, czyli takiego, kiedy wstajemy rano z łóżka, do tętna maksymalnego może się bardzo różnić. Teoria jest taka, że to jest 220 minus wiek, ale to jest tylko teoria. I, i so, są osoby, które potrafią mieć tę rozpiętość bardzo dużą, od 60 do, do 210 nawet, a są takie, które mają, nie wiem, od 50 do 175. Obie te osoby są w stanie biegać w tym samym tempie. To po prostu trzeba zbadać i trzeba wiedzieć, w której, bo ja jestem fanem akurat pracy ze strefami tętna, czyli w której strefie tętna pracujemy. Ja, ja też zawsze biegam na tętno, także tutaj w 100% się pod tym podpisuję. To była poza jakimiś wyjątkowymi, już takimi tempowymi treningami, gdzie liczyło się tempo. Zawsze to robię i też robiłem sobie te badania wydolnościowe już pięć razy w życiu. Ostatni raz w zeszłym roku, właśnie byłem w bardzo kiepskiej formie i trochę mnie to demotywowało. Co ciekawe, a propos tych, tych badań, bo robi się albo je właśnie na bieżni, ale robiłem je też na bieżni na żywo. Czyli na skrzebiegałem. To z For Sport Lab działałem kilkakrotnie w tym zakresie na przestrzeni od tych 12 czy już lat temu i teraz. I zauważyłem, że dużo bardziej dokładne wyniki wychodziły mnie osobiście, kiedy, było, kiedy biegałem okrążenia po normalnej bieżni. Ze względu na, jakby, chyba psychikę, bo to bieganie po tej bieżni statycznej, Mechaniczne mechanicznej, jest. z tym całym sprzętem, który się tutaj telepie, naprawdę yy, dawał mi gorsze parametry. Więc takie tak. miałem ciekawe doświadczenie, ale rzeczywiście dobre dostrojenie genialnie pomaga. I to, żeby biegać wolno, to już się też dawno temu nauczyłem. No bo tak. jakby ludzie co pierwsi idą biegać, pierwszy raz to biegną tak jak w podstawówce, im ktoś powiedział. No, czyli... do autobusu. Do autobusu, <laughs> tak, dokładnie. I to jest... Ile dam radę? Dokładnie. Nie, to jest kontrproduktywne, bo nigdy się nie zbuduje tej bazy tlenowej, więc to, to na pewno fajny, fajny punkt. A jeżeli chodzi o monitoring, to ja używam właśnie łupa. Teraz, okay. czyli do, do regeneracji, a na treningi to mam też taki zegarek garmina i sobie tam po prostu patrzę na tempa i na. głównie na tętno. Mhm. Teraz to bez tego sobie nie wyobrażam biegania, bo to wszystko jest wtedy. No chyba, że już się zbuduje tę bazę tlenową dla zabawy, no to może wtedy można mieć wyczucie mniej więcej tej strefy. Tak, tak już z jakimś po czasie poczujemy swój organizm i wiemy w której strefie on mniej więcej jest. Także mm, absolutnie tak. Ale y, też osoby, może słowo dla, dla osób, które zaczynają, rzeczywiście najczęstszym błędem, który popełniają y, początkujący jest to, że oni biegają za szybko po prostu. Nawet jeżeli mają plan treningowy gdzieś ściągnięty z internetu i tam jest napisane easy, to oni nie biegają tego easy. Bardzo często w ogóle pierwsza i druga strefa dla wielu osób oznacza szybki spacer. Mhm. Albo podchodzenie pod górę, wolniejsze, bo my bardzo szybko, dla, organizmy niewytrenowane bardzo szybko wychodzą z tej drugiej strefy i to trzeba jakby mieć tę świadomość i w ogóle to jest straszne, no bo to jest obciążające bardzo, bo wiesz, osoby, które mówią, a będę biegał, nie, już tutaj się zbadałem, już ten, a potem się okazuje, i co, I ja mam teraz chodzić? Mhm. No. No, niestety, no masz teraz chodzić przez dwa miesiące. No. Ja, wiesz, przechodziłem przez te fazy właśnie totalnego wyjścia z formy, takiego ekstremalnego, no co najmniej dwa razy, i w zeszłym roku miałem taki właśnie powrót znikąd. To znaczy, byłem w miarę wyćwiczony takim innym treningiem, ale nie biegowym. I już y, potrafię przełknąć to, że w cudzysłowie biegnę w tempie 8 minut na kilometr, czy 7,30 i to jest moja pierwsza strefa. Tak, tak no, Co, jak ktoś patrzy z zewnątrz, no to po prostu facet człapie. Okej, okay, może mam pozycję prawie jakbym biegł, ale to jest tak bardzo bardzo blisko chodu, prawie człapanie i wiem, że naprawdę szybko można dojść do jakichś sensownych rejestrów typu 6 minut na kilometr, co już wygląda w miarę jak bieganie. Chociaż dla każdego biegacza to jest nic, ale dla takiego myślę amatora jak ja, to już jest taki moment, że już nie czuję się aż tak bardzo źle i to zazwyczaj zajmuje mi, nie wiem, 2, 3, 4 tygodnie. Ten, bo na początku ten progres jest ogromny, tylko trzeba sobie na to pozwolić, a nie po prostu za wszelką cenę cisnąć nawet takim truchtem normalnym, bo ten normalny truch zazwyczaj jest na początku za szybki. Dokładnie mam te same doświadczenia tak. i już teraz podchodzę do tego z mega pokorą, bo wiem, że do niczego nie doprowadza bieganie za szybko. To tylko eksploatuje organizm. Nasz organizm jeszcze nie jest przygotowany na takie obciążenia, jakie daje nam bieganie szybko, więc tu musimy być mega ostrożni. Oczywiście, my potem wprowadzamy szybkie treningi, ale to jest dosłownie raz w tygodniu nie więcej. Mm. A badanie kardiologiczne, tego nie robiłem, to znaczy robiłem sobie badania kardiologiczne, ale niewysiłkowe, nie sportowe, więc to jest też co innego, na pewno. To jest wiesz normalne EKG, tak? tylko Aha. żeby spojrzał na ciebie yy, kardiolog sportowy. Okay. Też wchodzisz na bieżnie, dokładnie tak jak na okay. dokładnie tak jak na badaniu wysiłkowym, natomiast oczywiście nie dochodzisz do swojego maksa, mm -hmm. I on patrzy na ciebie troszeczkę inaczej. Patrzy wiesz też, jak szybko twoje serce wraca do normalnego tętna po tym, jak się zatrzymujesz. Czyli to też dla niego jest informacja. Mhm. Czy jeżeli ty pójdziesz w góry, to, to żebyś po prostu dobiegł do mety, bo zdarzają się przypadki, że są biegacze gór totalnie nieprzebadani i to się kończy zawałami, kończy się niedobrze. Bardzo dobra uwaga. No i tego na pewno nie chciałbym doświadczyć, bo, bo po co. Co jeszcze w górach? Widziałem, że ludzie biegają z kijkami. To jest taka pierwsza rzecz. I druga rzecz, którą słyszałem od ludzi, to że tak naprawdę się nie biegnie, w sensie, że się zbiega, a pod górę to jest bardziej wchodzenie, wchodzenie z kijkami. To, to tyle wiem naprawdę na temat biegów górskich dzisiaj. Jestem tak bardzo nieprzygotowany. Czy to jest prawda i co jeszcze powinienem wiedzieć, co jest inne od biegnięcia po asfalcie? To jest prawda, ale zanim jeszcze dojdę do gór, to jeszcze, jeszcze powiem słówko o tym, że jesteśmy w mieście i trenujemy w mieście i co możemy tutaj zrobić, żeby do tych gór się przygotować. Mamy na siłowniach takie urządzenie jak stepper mhm. i mamy na, na siłowniach bieżnie mechaniczne, które można podnieść o jakiś procent. Nieduży, no to jest do 15% przynajmniej u mnie na siłowni. I te dwa sprzęty bardzo nam pomogą w przygotowaniu się do biegów górskich. Mhm. E, powiem więcej. Nasz najlepszy zawodnik górski, Bartek Przedwojewski, większość swoich treningów robi w domu na bieżni mechanicznej. Pomimo tego, że mieszka kilkanaście kilometrów od Ślęży, gdzie może tam ostro pocisnąć, tylko że on ma w domu bieżnię, którą jest w stanie pochylić do 40%. Mhm. I on tam naprawdę wykonuje mega ciężkie jednostki. W początku budujemy bazę, ta Strefa pierwsza, strefa druga. Potem, im bliżej eventu, my wrzucamy więcej siły. Oczywiście wzmacniamy się cały czas. Im, Im bliżej eventu, możemy troszeczkę odpuścić tę bazę, a zacząć budować siłę. Czyli więcej podbiegów. Tak, więcej podbiegów. Ale też wiesz co, podbiegi to nie jest do końca też trening siły. Mhm. Podbiegi takie, załóżmy na Agricoli u nas, te 100-metrowe, 200-metrowe, mhm. to jest bardziej trening naszego układu oddechowego. A jak trenować w takim razie siłę w inny sposób niż na siłowni? Czy to, czy to jest właśnie trening siłowy, czy jest to jakiś jest trening ten... siłowy? A, okay. Oczywiście, no wiesz, wybrać się w góry 400 km i, i co raz w miesiącu, raz na dwa miesiące, wiesz, bezcenne. Mhm. Zwłaszcza, że zaraz dojdziemy do zbiegów. Mhm. Ale mówiąc o podbiegach, tak, nie biegamy podbiegów. Nawet jeżeli ktoś się czuje na siłach, wiesz, niesie go super adrenalina na starcie, to największym błędem biegacza jest być pierwszym na pierwszym podbiegu. Jeżeli ktoś będzie pierwszym na pierwszym podbiegu, to znaczy, że jest duża szansa, że albo doczłapie do mety, albo nie ukończy tego biegu. Jakby to jest taki, to jest tak jak w treningu, wiesz, że trening musimy zacząć bardzo, bardzo powoli, powoli dochodzić do dużych obciążeń, potem naprawdę dobrze wypocząć przed biegiem i potem wystartować ten bieg. To samo się tyczy samego startu w biegu, zwłaszcza w długim biegu i biegu górskim. No bo inaczej się biega, wiesz, nie wiem, 15 km po górach, a inaczej się biega 50. Chcesz zacząć bardzo powoli, bardzo powoli. Cały czas trzymać się w komforcie mniej więcej do. To, to też zależy, jak ty się będziesz czuł, ale ja bym trzymał się w komforcie na Twoim miejscu nawet do 40 km. I jeżeli w 40 kilometrze ty uznasz, okej, okay, mam siłę, to też bardzo zależy od układu terenu, czy masz podbieg, czy masz zbieg, ale tak z grubsza mówię. Dochodzisz do 40, dobrze się odżywiasz. Dbasz o siebie, nie zbiegasz za szybko, bo sobie zbijesz czwórki, czyli, czyli mięśnie czw, czworogłowe. Jeżeli w 40 km tu uznasz, kurczę jest super, to wtedy możesz sobie podkręcić prędkość i szybciej zbiegać. Bo takie 10 kilometrów, jeżeli tam nie masz jakiegoś 10-kilometrowego zbiegu, a w bieszadach to jest niemożliwe, jeżeli nie masz jednego, długiego zbiegu, na którym się po prostu zakatujesz, to, to te ostatnie 10 kilometrów jesteś w stanie troszeczkę podkręcić, zobaczyć, jak to jest biec szybciej, zobaczyć, jak to jest szybciej podchodzić, jak to jest szybciej zbiegać, i wpadasz na metę zrąbany kompletnie. Ale wiesz, masz już to doświadczenie. Natomiast yy, nie, nie, wpadasz na metę z taką pełną satysfakcją dobrze wykonanej roboty, a nie wpadasz na metę zrąbany, bo pierwsze 20 uuu, robiłeś tak. A kolejne 20, no. wiesz, dowle, dowlekałeś no. Także to jest super ważne, żeby, żeby naprawdę powoli w komforcie trzymać strefę tętna. Czyli nie, nie, w biegu górskim oczywiście pozostanie w drugiej strefie jest mrzonką. To jest nie, niemożliwe dla takich gości jak my. Ale postarania się nie wychodzenia ze strefy trzeciej byłoby dobrze. Byłoby dobrze. Teraz jeśli chodzi pod górę. Tak, pod górę podchodzimy szybko. Dlatego stepper jest dobrym e, urządzeniem do, e, do szybkiego podchodzenia. Kiki mogą być, ale nie muszą. To zależy, jak strome są podejścia. I to też zależy od naszych preferencji, i też doświadczenia. Pamiętajmy, że korzystanie z kijów jest w pewnym... to jest umiejętność. To nie jest tak, że widzimy często na ulicy nie wiem, Nordic Walking, albo ludzi, albo ludzi na trekkingu w Tatrach, którzy te kijki właściwie noszą, a nie ich używają. To jest umiejętność korzystania z kijów. Więc y, możemy oczywiście sobie zabrać, zobaczyć, popróbować, ale też pamiętajmy, że to nie jest tak, a, wezmę kiki i, i sobie tam pomogę. Czasem potrafią bardzo przeszkadzać, łącznie z tym, że można wydłubać komuś oko, więc jak mamy grot kijka i go nie używamy, to kierujemy go w przód, a nie w tył, to też trzeba o tym pamiętać. I podchodzimy, podchodzimy, staramy się, też są takie techniki, na przykład są, są to, też wiesz, dużo od terenu zależy, są tak zwane dolne przełamania, czyli my w, podchodzimy pod górę, jesteśmy pod szczytem i wtedy możemy już zacząć, zaczynać biec i wtedy zobaczyć, co jest za, za górką, za szczytem. Często jest tak, że mamy troszeczkę w dół, a potem znowu lekko pod górkę. No i tutaj fajnie jest się puścić, i tu możemy się puścić troszeczkę mocniej i wtedy tę naszą energię, tę inercję wykorzystać do pójścia troszeczkę pod górkę. No to są takie, wiesz, to są takie patenty, ale to już trzeba troszeczkę być w górach i poczuć góry i poczuć ten teren i, i, i zobaczyć. No na pewno na pierwszym biegu nie będziesz takich, takich rzeczy wyczuwał, ale to jest coś, co się co się w sobie buduje jakby. To też jest ważne. No i oczywiście super ważne po jakim terenie biegniemy. Zupełnie inaczej się biega po Tatrach, zupełnie inaczej po Bieszczadach, inaczej po Beskidach, inaczej po Karkonoszach. Więc to też trzeba wyczuć, że bieg biegowy, górski biegowi górskiemu nierówny. Ten teren jest kluczowy. Pogoda oczywiście w bieganiu górskim kluczowa. Czy jest zimno, czy pada, jak my reagujemy na zimno, na deszcz, na dyskomfort, na przemoczone skarpetki, na pęcherze na nogę, na stopach. I to są wszystko, wiesz, elementy. To jest taka jedna wielka, gigantyczna układanka, bo na biegu ultra się może wydarzyć mnóstwo rzeczy. Więc my musimy zbierać te doświadczenia, zaczynać od krótszych startów, łatwiejszych startów i, i potem budować, budować. Oczywiście korzystać też z doświadczenia hmm, ludzi, którzy to robili wcześniej. To na pewno pomaga, ale też pamiętać, że nasze doświadczenie jest unikalne, jakby nie jesteśmy w stanie wziąć takiego samego planu treningowego jak ma kolega i mieć tych samych efektów. Nie możemy wziąć tych samych porad odnośnie odżywiania, odnośnie dbania o stopy, odnośnie ubioru i spodziewać się, że to będzie na nas miało taki sam efekt. To są absolutnie unikalne rzeczy, i każdy z nas lotami buduje, zmienia. I, I to powiem Ci, że naprawdę to się nigdy nie kończy. Jakby cały czas każdy biegać, coś tam tweakuje, wiesz, w tym swoim ekwipmencie, i to też jest cały fan tego wszystkiego. Wiesz. Ja na przykład cierpię, bo ja mam szeroką stopę. Ja też. I, i, i ja, mam, ja mam właściwie dwie marki butów, w których ja mogę biegać. Jedna to jest Altra, która ma taki mm -hmm. fajny foot shape czyli ona w ogóle nie ściska mi wiesz, yy, z przodu palcy. Mm -hmm. A druga marka to jest Topo Atletiki. to są dwie marki, gdzie moje stopy są fajnie, komfortowo się czują. I ja sobie nie pobiegam w hokach, nie pobiegam sobie w Salomonach, nie pobiegam sobie w niczym innym. Yy, a chciałbym, bo po prostu, wiesz, no, lubię ten sport i chciałbym sobie popróbować różnych rzeczy, ale no. no nie da, no, nie, nie da się. Po no. Warszawie wiesz, 20 km mogę zrobić w czymkolwiek, ale, ale w teren już się, już się nie, wyrobi, nie, nie wybiorę. Bardzo cenne wskazówki. Zapamiętuję też te buty, bo mhm. jeszcze nie mam butów, które by do tego służyły, ale ogólnie zawsze wybieram but z taką, no, z tą dużą przestrzenią tak. na, na palce, bo w innym wypadku. Nawet i na biegach normalnych po maratonie potrafiłem mieć zmiażdżony mały palec na przykład. No to jest straszne. To, czego się bardzo obawiam w przypadku tego biegu, to jest temperatura, bo ja się świetnie czuję, jak jest zimno, akurat. Mm -hmm. Jestem bardzo odporny na zimno, i jakby zazwyczaj jestem ubrany chłodniej niż wszyscy, co biegną wokół nawet na widzę to wszędzie. A tam będzie to będzie czerwiec, więc nie wiem jak ja to przeżyję. Jakieś porady związane z bieganiem w wysokiej temperaturze po górach? Tak, możesz rozważyć na 50 km być może nie będziesz musiał brać ze sobą jakoś nie wiadomo jak dużo sprzętu. Więc być może wystarczy ci pas. Mhm. Bo plecak bardzo grzeje plecy. Tak. I trzeba o tym pamiętać. Ty masz y, też jasne włosy, są dobre, bo są ludzie, którzy nawet w wysokich temperaturach nie biegają w czapkach, bo hmm. grzeją ich te czapki. Oczywiście można robić takie patenty, ale to już musiałbyś mieć support, że wiesz. Tak jak na Bedwater na przykład, oni y, biorą gąbki, namaczają tak. je. W wodzie i wiesz pakują sobie pod czapkę. No, super rozwiązanie, tylko no, musiałbyś ktoś musiałby być na punkcie i ci pomóc to zrobić. Ba bardzo fajna uwaga. Czyli no. myślisz, że jestem w stanie z samym pasem pobiec. W tym pasie wtedy miałbym co, jakąś bud Jedze bidonę, jedzenie bidonę i jedzenie. i, ta, i mhm. wodę. No pytanie oczywiście, ile masz punktów odżywczych na trasie? No. Bo być może na rzeźniku powinieneś, powinieneś mieć ich dużo, bo to jest taki. Popularny bieg dla szerokiej publiczności, więc oni dbają o biegaczy bardzo. Na pewno, wiesz, dobrze, jakbyś zrobił sobie przynajmniej jeden trening w takiej wyższej temperaturze. Będzie ciężko, no bo, bo bieg jest w czerwcu. No chyba, żebyś się wybrał gdzieś na Kanary, na, poza Polskę i spróbował sobie pobiegać. W, no bo wiesz, w maju jeszcze nie będzie aż tak wysokich temperatur. Z kolei, za, za blisko przed imprezą. Nie warto, żebyś robił jakiś Oczywiście, ciężki górski trening. Żeby się nie, prze, nie przemęczyć, bo wtedy tak. raczej regeneracja. Tak, więc, okay, więc gorąco ci polecam. Tak, jeżeli uda ci się wyskoczyć na, na, na tydzień z rodziną, czy na dwa na Kanary, to może tak. I zawsze będę polecał trening wysokościowy. Mhm. Mega. Ja po prostu powiem ci, yy, no jakbym mógł, to bym przed, przed każdym, na miesiąc przed każdym poważnym biegiem wyjeżdżał na 3-4 tysiące metrów. Serio. Na mnie to super działa. Co jeszcze? No krem oczywiście, żeby cię nie spaliło. Dużo picia, dużo, dużo, dużo picia. Na przykład w tym roku na Tatraskai Maraton była taka sytuacja, że było mega upalnie, nawet nie upalnie, było duszno. Wcześniej dzień wcześniej spadł deszcz i te doliny rano zaczęły parować. Tam było no, normalnie, wiesz, jak, jak w piekarniku. Trasa wyglądała tak, że pierwszy punkt był chyba na 8 kilometrze. Drugi punkt, już od tego ósmego się wbiegało na górę i zbiegało do ornaku, to było właśnie te 16 km i potem od ornaku kolejne, kolejne 15 km przez górę i doliną się wracało na metę. I jeżeli ktoś na tym ósmym kilometrze nie wziął ze sobą dwóch litrów wody, to po tych 13 km w ornaku schodził z trasy i, i dziękuję. By, ludzie byli tam ugotowani, bo nie byli przygotowani na bieg granią. W, w takiej temperaturze. Hmm. Także y, absolutnie. Aha, no i odnośnie płynów, nie, nie korzystamy z samej wody. Do wody zawsze coś dodajemy, bo woda nas wypukuje, więc y, y, mikroelementy jakieś tam muszą się znaleźć elektrolity, y, salstiki jakieś musimy ze sobą mieć jeść owoce na punktach. Tego typu rzeczy. No, świetne, świetne rekomendacje. Byłem w tym roku w tych bieszczadach, właśnie jak było bardzo gorąco, ekstremalnie gorąco, i to nie był bieg, tylko to był, powiedzmy, szybki spacer, dwa dni z rzędu po 20 parę kilometrów. No to powiem szczerze, że nie wiem, ile ja tej wody musiałbym ze sobą zabrać. Oczywiście są przystanki, tak, ale myśmy. No ja wypiłem 3-4 litry wody w trakcie takiego jednego dnia, idąc, a nie biegnąc, bo po prostu bez czapki też, po prostu. Coś niewiarygodnego, noszenie plecaka to jest ciężki temat, więc tu będę musiał znaleźć jakiś dobry hack na to, jest jakiś dobry hack na to, żeby wziąć relatywnie dużo wody i żeby się nie obijała cały czas. Bokłak tak? Czyli nie flaski, nie mm -hmm. flaski, tylko bukłak po prostu. Gdzie możesz wpakować 2 litry wody? I a, ale, wtedy... to jest, ale to jest taki bukłak, co masz w plecaku. Tak, a no to mam taki Salomon na plecak, jakiś mm -hmm. stary, mm -hmm. ale. No, ale jary I jakby tam taki i z tego po prostu przez tak. rureczkę. Tak. Okay. No ale wtedy no, jesteś zmuszony do używania plecaka, no więc którym możecie grzać. No, suma summarum lepiej mieć więcej wody i być zgrzanym trochę plecakiem, niż tej wody nie mieć. Na pewno, to na pewno. Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej na temat biegów ultra, zapraszam na podcast Black Hat Ultra. Mówiłeś, że porady kolegi żywieniowe są złe, więc oczywiście dzielimy to na 10, ale jednak jakieś porady chciałbym złapać. Mam doświadczenia z biegu typu maraton, półmaraton. Głównie robiłem to na żelach po prostu, czyli odpowiednia regularność co 40 minut mniej więcej, nawet czasem mniej, ale co 40 minut żel. To była taka moja złota zasada, mhm. mniej więcej. No i oczywiście odpowiednie śniadanie typu owsianka, albo jakieś tam mm. bułki klasyczne. Mm. Natomiast jak wygląda odżywianie się w trakcie biegu górskiego? Tak samo, czy, czy coś jest innego? Wiesz co, w zasadzie tak samo zależy od długości biegu. Ja raczej interesuję się i, i robię biegi długie. Taki 50, taką 50, jak ty chcesz zrobić? To biegłem gdzieś na, na początku swojego biegania, a potem wiesz, no ja mam taki charakter, że sobie non-stop śrubę podkręcam, ale zdecydowanie za mało biegam takich biegów, to też prawda. Natomiast no po prostu jest długa, daleka droga w góry, więc staram się jeździć tam tylko na konkretne wyzwania. Słuchaj, tak, to jest dobre, co powiedziałeś, czyli żelco 40 minut. Jeść często w każdym razie. Mhm. Jeść często i regularnie, mhm. ale. Trzeba to przetestować wcześniej na treningach, czyli jak wychodzimy nawet w Warszawie na dwie godziny, to bierzemy plecak, bierzemy tę wodę, którą będziemy, znaczy tę wodę z elektrolitami, którą będziemy pić na, na biegu, bierzemy jedzenie, które będziemy jeść na biegu. Jeżeli masz, będziesz miał bieg w wysokich temperaturach, Treningi w Warszawie też wysoki będzie ci ciężko, ale wiesz co, może na siłowni jest duszno, nie ma powietrza, to tak. też warto. Bo człowiek inaczej reaguje, żołądek inaczej reaguje, jak jest ciepło, jak jest zimno, wiesz, jak jest chłodno, potrzebujesz bardzo mało i wilgotno na przykład takie biegi jesienno-listopadowe albo wczesnowiosenne, potrzebujesz znacznie mniej wody niż znacznie mniej. To mega ułatwia też bieganie. Ale też trzeba pamiętać musimy to przetestować, bo nie wszyscy są, jedzą żele dobrze, nie wszyscy dobrze przyjmują żele. Bardzo wiele osób stosuje normalne jedzenie, po prostu kanapka z serem, mhm. na przykład, albo robią sobie takie kulki, tak zwane kulki mocy, mhm. czyli mieszają, wiesz, daktyle z orzechami, to jest fajne, bo wtedy jesteś w stanie sterować smakiem tej kulki, a smak tych wszystkich żeli i tego wszystkiego, co można kupić na rynku, to są słodkie rzeczy i bardzo fajnie jest przełamać to, Czymś, czymś kwaśnym, najczęściej I jest to dobrze przełamać. I ja na przykład, zawsze jak sobie robię takie kulki, to, to wciskam tam limonkę albo ścieram skórkę z limonki, żeby ten kwasek tam się pojawił. No bo wiem, że oprócz tego biorę kilka żeli albo batony, które też są słodkie. Więc dobrze, dobrze jest to, jest to, jest to przełamywać. Więc yy, tak, żele Batony jemy, żelki możemy jeść, znaczy ja, ja biegam, ja jestem weganinem, więc ja nie, nie jem żelek, ale, ale to jest coś, co się dobrze sprawdza. Ja jem głównie daktyle na, na biegach, mm -hmm. głównie daktyle. E, kiedyś jadłem orzechy, ale orzechy nie najlepiej trawiłem na biegu, ale wiele osób chwali sobie orzechy, więc to wszystko, wiesz, zależy. Orzechy są dobre, dlatego że one są tłuste i dają ci energię na dłużej. Z kolei, no bo to są wolno rozkładające się składniki odżywcze. Natomiast te wszystkie żele, cukry, daktyle, to jest wszystko na raz. Że wrzucasz i ty tu zaraz palisz, więc musisz dorzucać ciągle, wiesz, jak węgiel do pieca. Hmm. Stąd też się biorą w ogóle dwie zupełnie różne techniki odżywiania, czyli albo jedziesz na węglach, albo jedziesz na tłuszczach. Opowieść o tłuszczach to jest grubsza opowieść. Bardzo wiele osób... Próbuję przejść na tak zwaną dietę keto. W świecie wegańskim, wegetariańskim jest to bardzo ciężko do utrzymania, taka dieta. Zazwyczaj osoby mięsożerne przechodzą, ale to już jest taki zaawansowany. Sposób odżywiania się, na, na, który się sprawdza przy długich dystansach. No, ciekawe. no tak. Ja na pewno Keto nie będę próbował, też nie mięsa, więc jest to tak. ekstremalnie trudne. Na wegetariance jeszcze wiesz, jak wrzucisz jajka i ser, jeszcze dopniesz to wszystko, nie? Ale już na wegance to ciężko. Tak. A Greg, z którym rozmawiam, również ma super podcast. Nazywa się Greg Albrecht Podcast i traktuje o biznesie. Jak powinienem ocenić. Mniej więcej czas potrzebny na przebycie takiego maratonu. Jeżeli byś powiedział: OK, 52 km, tam jest 2300 metrów chyba przewyższenia, mhm. to jakbyś powiedział, ile powinienem ocenić czasu bez żadnej ambicji, tylko realistycznie, będąc po prostu takim gościem, co biega powiedzmy. W najgorszym wypadku, nie wiem, 6 minut na kilometr po płaskim. No, myślę, mhm. że będę biegał dużo szybciej, ale przyjmijmy, że to jest taki mhm. poziom bazowego biegacza. No, każdy, uważam, że każdy biega w takim tempie, jeżeli się przygotuje. No, nie da się biegać wolniej, znaczy trudno jest biegać wolniej. To, to, to jak powinienem ocenić to, bo wiem, jakbym przebiegł maraton mniej więcej dzisiaj. Tak? Znaczy, wiem, że bym przebiegł prawdopodobnie maraton w jakieś 4 godziny bez problemu. No, mhm. Dzisiaj może nie, no, ale wtedy bez problemu, w sensie bez żadnego dużego wysiłku. Standardowo, to ile myślisz na 52 km, dodając to przewyższenie, nim liczyć, no bo też to wymaga kwestia przygotowania odpowiednich posiłków i tak dalej, więc chciałbym móc ocenić to. Niestety muszę odpowiedzieć, że zależy. Mhm. Zależy właśnie od tego, jak też jesteś siłowo przygotowany. Bo bieganie po górach to jest bardziej. Trzeba mieć więcej siły niż prędkości. To na 100%. Oczywiście ta prędkość się przydaje. I to znowu też zależy, ile jest przewyższeń, jak ostre są podejścia też. Natomiast, próbując odpowiedzieć na Twoje pytanie, tak w skrócie, jeżeli ktoś biega po płaskim w mieście na treningach szóstką, no to może się spodziewać, że taki bieg górski będzie między 10 a 12 minut na kilometr. Okay. Tak bym się spodziewał. Ale najlepiej jest się po prostu, to jest zawsze dobry pomysł, wybrać się na trasę dwa tygodnie wcześniej i pobiec, jeżeli Ty masz 50 kilometrów, to. Pojedź, zrób 15 kilometrów i zobacz, jakie ci wychodzi tempo. I, i tyle. Ale, ale tak, tak intuicja mi podpowiada, że to powinno być między 10 a 12 w takim polskim terenie. Oczywiście. No bo jakbyś jechał w Alpy albo do Norwegii, to hmm. bym ci powiedział, że między 16 a 18 pewnie minus na kilometr. Czyli, czyli liczyć na te 52 km. Ja tak zakładam, że jak będzie, jak będę w świetnej formie, to to przebiegnę w jakieś 8-9 godzin. Przejdę ten trening. Możliwe? Myślę, że zrobisz to szybciej. Szybciej. Okej. Okay. No, no to ja zakładam. Chciałbym te 8 godzin sobie ująć mhm. jako taki najgorszy możliwy scenariusz. No bo nie umiem totalnie tego lecenić. Nie, nie, jak, jak... Chcę to przeżyć, o to mi chodzi. W sensie takim, żeby mieć dość zaplecza spożywczego Greg, i wody. To jest moja tak. główna obawa. Nie chodzi o cel, mhm. wynik, tylko chodzi o to, żebym nie został tam, wiesz, mhm, gdzieś ja rozumiem, po środku. Z, bez wody i bez jedzenia. Bo. A z nie drugiej dost... strony noszenie tego całego szpeju, to takie rozkminy mam. A sprawdzałeś co ile kilometrów jest tam punkt odżywczy na tej trasie? No nie pamiętam, nie sprawdzałem. A a ile jest punktów? Nie pamiętasz. Nie pamiętam. Tak, wiem, rozumiem twoje obawy, że że czy tam nie zostaniesz bez niczego. Wiesz co, po prostu Zawsze jak wychodzisz z punktu, miej pełny bukłak wody, mm. czyli w, jeśli ty nie lubisz ciepła, to będzie czerwiec, to, to zależy, wiesz, to no w czerwcu też potrafi być słaba pogoda, ale, ale jeżeli będzie waliło słońce, to nie wychodź z punktu, jeśli nie masz dwóch litrów nalanych mm. ze sobą. To jest jedna rzecz. Nie musisz się też jakoś obładowywać jedzeniem, bo ja, ja nawet wiesz, po tych 10 latach biegania ciągle dobiegam na metę, wiesz, po prostu obładowany żarciem, bo nie wiadomo co będzie. Jedna rzecz trzeba pamiętać: najwięcej czasu zawsze tracimy na punktach odżywczych, bo jakoś nam się wydaje, że jak odpoczniemy i spokojnie zjemy, to będziemy mieć siłę, potem więcej siły na pokonanie trasy. Nic bardziej mylnego. Jak stoisz, to się nie poruszasz. Nie, no ja mam, ja mam, ja mam jeszcze inne doświadczenie. Akurat y, ja nie znoszę się zatrzymywać. Hmm. W sensie jakby. Jak, znaczy, oczywiście, na biegach ulicznych się tego nie robi, więc jakby nigdy nawet tego nie robiłem, ale jak zdarzało się w trakcie y, y, biegu, o, but mi się rozwiązał, to nagle no, y, nogi się robią jak z betonu po prostu. Stajesz na sekundę, biegłeś w dobrym tempie, nie wiem, 4,30, 4,15, i nagle. Powrót do tego tempa, niby ci spada tętno, ale nagle nogi robią się całe z betonu, więc ja robię wszystko, żeby się nie zatrzymywać. Nie wiem, czy to jest możliwe przez, na takiej trasie typu 8 godzin, czyli żeby cały czas jeść w biegu. Chciałbym do tego doprowadzić, bo nie chciałbym się zatrzymywać. Dlatego trzeba to trenować. Okej, okay, no bo hmm. znaczy ja jakby mogę. Jeść i... banany też w no domu właśnie, na treningu, tak, tak, tak. tak, tak, tak. tak. Trenuj, w sensie, są w ludzie, którzy się nie zatrzymują, rozumiem. W sensie nie tak. stają na takim biegu. No Rozumiem, że jak biegniesz 48 godzin, to jest trochę co innego, ale no, no 8 tak. godzin no to chyba żaden problem. Tak, oczywiście. Znaczy, wiesz, no czy wiesz, nie przesadzajmy z tym niezatrzymywaniem się. Jak się coś dzieje, to się musisz zatrzymać mhm. i na punkcie musisz się zatrzymać, żeby naleć sobie tej wody i musisz się zatrzymać, żeby wybrać odpowiednie rzeczy. Chodzi o to, żeby się nie rozsiadać. Mhm. Że, że nie jest tak, że. Biesiada. Chyba, że, nie wiem, zupę na przykład podają ci na punkcie, w miseczce, której ze sobą nie zabierzesz. Zupa akurat jest dobrze zjeść na punkcie. Ale wiesz, jak są rzeczy banany, czekolada, orzechy czy coś, pakujemy i to nie chodzi o to, żeby jeść w biegu, ale jeść jak idziemy. Już wychodzimy z punktu i spokojnie sobie to jemy, nie musimy biec, jemy. I potem zaczynamy wchodzić w nasze tempo. Jeszcze bardzo, bo wiesz, mówiliśmy o podbiegach. Wszystkich to jakby super interesuje, ja to rozumiem, bo przecież to są góry. Ale góry to jest też droga w dół. I to jest dużo trudniejsza rzecz do wypracowania dla nas, dla mieszkańców miast, dlatego że my nie mamy tutaj tak dobrych miejsc, ani na siłowni też nie ma tak dobrego sprzętu, na, którego my, na którym możemy wyćwiczyć zbieganie. Plus teren na zbiegu w takich beskidach, na przykład czy w bieszczadach, to są luźno rzucone kamyki z liśćmi, wszystko nam ucieka, więc trening stabilizacji jak najbardziej. W, w mieście możemy robić. Możemy robić coś takiego jak zeskoki z boksa, czyli symulować ten taki uderzanie naszych stóp, takie mocniejsze uderzanie niż w normalnym biegu. Uderzanie całego ciała w, przy zeskokach z boksa. Takie rzeczy możemy robić, ale nic nie zastąpi jakby treningu, treningu w górach. Wolnych zbiegów, szybkich zbiegów. To jest i, i to jest nerwologiczny punkt, jakby, bo. My w trakcie biegu możemy się zregenerować ze wszystkiego. Jeżeli za szybko zaczniemy, potem zwolnimy i możemy próbować wrócić do naszego tempa, jeżeli się zorientujemy w odpowiednim momencie, że przeholowaliśmy. Mentalnie możemy się również nakierować nasze myśli na pozytywne myślenie, na, na, wiesz, na, na odciągnięcie bólu gdzieś w tył i zastąpienie go jakimiś pozytywnymi obrazami. To już nasza głowa tutaj musi popracować i też do tego się można przygotować przed biegiem. Ale jak za szybko będziemy, za mocno będziemy zbiegać, to nic z tym nie zrobimy. To, to nasze tak zwane czwórki, czyli właśnie mięśnie czworogłowe powiedzą goodbye, jakby już tego nie zregenerujesz w trakcie biegu. A propos regeneracji w trakcie biegu, mówiłeś o Kilianie Żornecie, który w tym roku zresztą pobiegł, zrobił rekord trasy na UTMB poniżej 20 godzin. Oglądałem na żywo. To jest w ogóle jakimś kosmosem. Tak. No i tam, słuchajcie, jest tak, że on w ogóle miał tak, COVID dzień wcześniej. Poleciał, w ogóle chciał schodzić z trasy, ale jego taki bardzo miły, miły Francuz minął i powiedział, słuchaj Kilianu, widzę, męczysz się, jestem w formie, to lecę dalej. Nie, i, I próbował go wyprzedzić, czy go wyprzedził, Kilian wtedy powiedział, znaczy nie powiedział, tylko pomyślał sobie, co, co, co on nie będzie wyprzedzał. I wiesz, i to go zmotywowało, ale co on zrobił w trakcie tego biegu? On naprawdę nie czuł się dobrze, ale on ze swojego takiego normalnego, przelotowego ten, tempa na jakiś czas zszedł do swojej pierwszej strefy. Dla Kiliana pierwsza strefa to jest jak dla nas mniej więcej dobry bieg po górach. Nie zmienia to faktu, że jest cała analiza w internecie, można to znaleźć, że on się zregenerował w trakcie biegu stumilowego, który mu zajął 20 godzin. Jak się zregenerował, powie tak godzinkę czy dwie, to potem mógł wrócić do normalnego tempa. Czyli jak widać, naprawdę jak bieg jest długi, to naprawdę można, ba tam się strasznie dużo wydarzy, to jest przygoda po prostu. Taki bieg to jest przygoda. I to trzeba tak do tego podchodzić, że, że to nie jest tak, że my jesteśmy przygotowani, biegniemy od punktu A do punktu B, tutaj punkty, tak, to wszystko trzeba mieć ogarnięte, ale ilość rzeczy, która się może wydarzyć w trakcie, jest po prostu, to jest jakiś kosmos. No jakby To dopiero zaczniesz to doświadczać, zobaczysz. I, i też trzeba pamiętać, że jeżeli popełniamy błąd, jeżeli coś nam siada, jeżeli niszczy się sprzęt, plecak, but, jeżeli siada nam mental, jeżeli siadają nam nogi, to nie jest coś, z czego my nie możemy wyjść i dokończyć biegu. Te czwórki są takie newralgiczne. No, wiele osób, jak przesadzi, to rzeczywiście na metę dociera z płaczem, jest ostatni zbieg na metę, a oni wiesz, schodzą po prostu jak ząbiaki, nie są w stanie po prostu już nic wydusić z tych nóg. Ale to jest jakby lekcja, lekcja na, na później. Mm -hmm. e, o, także tak, no to trzeba o tym pamiętać, że to jest taki bieg, to jest po prostu jedna wielka przygoda i niewiadoma, i trzeba sobie fajnie ustawić głowę. I myślisz dużo takich, wiesz, takich podręcznych, mentalnych zagrywek, żeby wiedzieć, że będzie źle, bo będzie źle, będzie ci źle, i ty przed biegiem sobie myślisz: OK, będę cierpiał, będą bolały mnie nogi, będą bolały mnie stopy. Może y, może będę miał jakieś odciski na stopach. Co zrobię w momencie jak będzie mi źle? Co zrobię? Co będę myślał? Gdzie moje myśli uciekną? Do dzieci, na plażę. Y, do żony, która czeka na mecie. Jakby wiesz, musisz te mentalne wszystkie zagrywki sobie y, rozpracować, przygotować i, i sięgać do nich, jak ci będzie źle. Mówisz o przygodzie. Mm -hmm. Takie, w sumie, dwa jeszcze mam pytania, którym się łączą w przygodę, aczkolwiek dotyczą dwóch różnych aspektów, więc są w zasadzie dwoma pytaniami w jednym. Jeden aspekt to jest, jak, jak i czy w jakiś sposób podejść do tego uwieczniania tego, tego doświadczenia. Na przykład widziałem film z Twoich biegów. tak? Czy, czy uważasz, że to jest dobry pomysł, żeby w jakiś Nieinwazyjny sposób móc fragmenty uwiecznić, no nie bawiąc się tutaj wielkiego filmowca, kiedy będę walczył, to z żywiołem. A druga część tego pytania również jest elementem przygody, bo jeżeli chodzi o ten bieg, któryśmy się z kolegami umówili, że będziemy biegli razem. Da się biec, znaczy ja nigdy nie potrafiłem biec razem, powiem szczerze, w sensie, bo każdy ma swoje tempo, ale może w górach to jest tak mniej biegania, więc może jest to łatwiejsze. Jak to jest? Wiem, że są też biegi, które musisz robić w parze. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o bieganie z kimś? Czyli takie dwa elementy przygody. Uwiecznianie i mhm. bieganie z kimś. Uwiecznianie mi się wydaje, że zawsze warto. Jeżeli tylko jest czas i, i masz na to otwartość i siłę, i chcesz poświęcić trochę czasu z biegu, no bo de facto wiesz, poświęcasz ten czas. Ja na przykład, jak kręcę swoje vlogi, to wiesz, ja o tym nie mówię, ale wiesz, jak na przykład biegłem ten bieg w Norwegii i ledwo się zmieściłem w limicie i w końcu od, odpadłem, zdecydowałem się zejść z trasy, bo po prostu zasnąłem, to wiesz, jakby. Nikt nie wie tego, że ja nakręciłem w tym czasie dwie godziny materiału i że ja, wiesz, mogłem być dwie godziny wcześniej na tym ostatnim punkcie, tak? Mhm. Także to jest, wiesz, to jest koszt. Mhm. Ale wiesz, no ja jakby wiem, po co to robię. Ja to robię nie tyle dla siebie, ile ja robię po to, żeby opowiedzieć fajną historię z tego biegu. Jakby mhm. to mnie kręci. Kręci mnie to bardziej niż sam bieg. E, także e, no to, to tak mam, no po prostu lubię opowiadać historię, więc jak już jestem, to ja się pojadę tam, zniszczę, ale przywiozę ludziom coś, co, co, wiesz, co, co ich podniesie na duchu, albo powiedział, o, odpadł, hm. a we wcześniejszym nie odpadł, hm, był twardy, a teraz jest miękki, wiesz, i im się, i to, to wszystko klika, to ich uruchamia mhm. i oni sami chcą próbować, nie, Historia I, to, człowieka. I, i to mnie kręci, mhm. tak, a więc to jest jedna rzecz, zawsze warto chociażby cyknąć sobie foteczkę w ładnym miejscu, absolutnie tak, a jeśli chodzi o bieganie w parach, to jest cholernie trudne. To znaczy, dla mnie to jest bardzo trudne. Widzę, że, że, że Ty intuicyjnie myślisz, że też. Biegłem jednego rzeźnika w parach. Jest taki klasyczny rzeźnik 80-kilometrowy, gdzie tylko w parach można biegać. Tylko też biegłem to z osobą, której nie znałem wcześniej. Na, trener nas spiknął na biegu. Nie miałem z kim powiedzieć. I, e, e, I to było ciekawe doświadczenie, ale on też był dużo lepszy ode mnie, więc on sobie raczej zrobił takie treningowe przejście tego rzeźnika. Ja się tam, wiesz, mordowałem. Też rozmawiam, wiesz, bardzo wiele osób biega w kupie, w parach, jakby lubią to po prostu. Lubią gadać sobie cały czas na biegu. No tak jest. Także to jest, to jest bardzo personalne mhm. bardzo personalne. Okay. Osobiście lubię biegać sam, zdecydowanie. No, ja właśnie też. Natomiast tutaj jest takie wspólne przedsięwzięcia, też czuję, że możemy się nawzajem fajnie zmotywować, bo żaden z nas nigdy nie przebiegł takiego biegu, to. tego typu. Więc to może być jakby taki element spoiwa. A, absolutnie. W sensie, wiesz, no kurczę, to zawsze są fajne momenty, kiedy jesteśmy w stanie z kimś coś dzielić, no. nie ma, nie ma co ukrywać. To, że ty lubisz sam, ja lubię sam, to nie ma się z tego co cieszyć, bo to wcale dobrze o nas nie świadczy, w sensie takim, to jest nasze, ale wiesz, ale... Ale fajnie jest dzielić z ludźmi rzeczy. Nie no. no, totalnie, totalnie. Inna, inna inna, głębia doświadczenia. Po prostu bieganiem się kojarzy z czymś takim, gdzie ja czuję, chcę być w skupiony w sobie hmm. i jakby wyregulowany. Znaczy, już trochę mam tych doświadczeń biegowych, hmm. jakby to, to Ty wiesz dużo lepiej ode mnie, no, wiele tysięcy więcej kilometrów ode mnie przebiegłeś, natomiast to jest. To jest pewnego rodzaju doświadczanie, też bycie w kontakcie z ciałem. I jak, jak idę i z kimś gadam, ok, jak idę na wolne rozbieganie, wczoraj akurat biegałem z kolegą pierwszy raz od nie wiem kiedy, to jest ok, jak idę tam, człapiemy tak naprawdę, wiesz, no to jest, możemy sobie pogadać, to jest żaden bieg. No. To jest tak. w sensie takie od, odrobienie treningu w tlenie, pobieżni, to nawet fajnie z kimś może pójść, to, tak. to bez znaczenia, no, ale jak już jestem. W jakimś rytmie, gdzie mam jakiś do dźwignięcia temat. No, a nawet jeżeli będę podchodził do tego lajtowo, to to nie są żarty. No, mam przebiec 50 kilometrów w życiu, tyle nie przebiegłem. Tak. No i się zastanawiam, na ile to będzie mnie rozpraszało, na ile będzie budowało, to się okaże. Czy są jakieś biegacze ultra, którzy słuchają muzyki w trakcie biegania? Tak, mnóstwo, oczywiście. Aha, bo myślałem, tak. że to nie jest y, taka praktyka. Wydaje mi się, że wydawało mi się, jakoś tak obserwuję, widziałem, że różne wywiady, to mm -hmm. większość, miałem poczucie, no nie widziałem wszystkich Twoich podcastów, mm -hmm. widziałem może trzy, słuchałem trzech, może, no ale wydaje mi się, że jakoś wszyscy, nie, nie słucham muzyki w trakcie. Nie? Słuchają. Słuchają. Okay. Słuchają, Słuchają muzyki, audiobooków, podcastów, wszystko leci. Wiesz, no jak się idzie na jakieś 240 km i robisz to dwie doby, no to wiesz, ty powiedziałeś, że to jest wysiłek taki fizyczny i skupiasz się na ciele, ale, ale wiesz, to jest też. Ty jesteś we wspaniałej naturze i jeszcze to wiesz, doceniasz bardzo, bardzo tak. to doceniasz. Ale i, tak. I, ale i tak, pomimo wszystko, nawet tej natury już w pewnym momencie masz dosyć. Nie, no nie? Ja, ja to w pełni rozumiem. Ja hmm. na przykład uwielbiam biegać. W tej chwili biegam zawsze z audiobookiem. Hmm. I to jest jakaś moja zupełnie nowa metoda. Kiedyś, jak biegałem się. No biegałem więcej, się przygotowałem, to zawsze biegałem z muzyką. A teraz nie wyobrażam sobie takiego treningu bez słuchania czegoś, bo to fajnie gdzieś też mnie tak. Stymuluje. 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 No, ale to... nie wiem, jak słuchać przez 8 godzin. Nie wiem, czy jakieś urządzenie jest w stanie tyle wytrzymać. Wiesz, my biegamy z powerbankami normalnie, albo mamy tak? powerbanki na przepakach. I ty na 50 km nie będziesz miał oczywiście przepaku, ale, ale no akurat 50 kilometrów to ci, to ci spokojnie każda MP ka wytrzyma. Nawet, nawet pewnie telefon. Tak, jest to, są to metody na pewno na też wychodzenie z kryzysu. Wiesz, jakiś power song, cokolwiek, albo. Wiesz, mantra, medytacja, puścić sobie ulubiony głos, to jakby, wiesz, yy, to to wypracuj, wiesz, biegacze wypracowują to sobie wszystko no, z latami. No ja pamiętam ten, takich parę utworów, które po prostu, jakie teraz słyszę, to od razu mam taki Impuls, żeby biec szybciej, bo miałem taką kiedyś składankę 100 best running songs, którą sobie ściągnąłem jak zacząłem pierwszy raz wtedy biegać i po prostu niczego jestem taki prosty człowiek w obsłudze, ja po prostu słuchałem tego, nie wiem, kilka lat Niczego innego, dzień w dzień, w kółko. Więc ja już po prostu wiedziałem, co będzie następne. Wszystkie... I teraz jak, jak, pies, jak pies Pawłowa, jak słyszę jeden z tych utworów, dzisiaj na siłowni byłem, tam było, między innymi było to Darude Sandstorm. Mhm. Usłyszałem ten kawałek na siłowni i już od razu chciałem biec. To jest po prostu niewiarygodne, wiesz, takie uwarunkowanie. Myślę, że to może być też pomocne do tego, żeby się właśnie wiesz, trzymać bardzo, w tym rytmie. nie? Bardzo. Ostatnio rozmawiałem z psychologiem sportu w moim podcaście i on też jeden fajny patent sprzedał, o którym wcześniej nie pomyślałem. Żeby mieć, słuchaj, ze sobą Taką pastylkę mocy, mhm. czyli jakąś tabletkę, nieważne z czym, to może być placebo, ale taką pastylkę, którą ty wiesz, że jak weźmiesz, to będzie dobrze. Mhm. I bierzesz ją po prostu w najczarniejszych chwilach. I wiesz, tak, to jest kolejny taki mały patent, który ci może pomóc. Tak samo właśnie muzyka. Może ci pomóc. Także wiesz co, stosuje się tak różne metody, żeby się oszukać, żeby powiedzieć tej głowie, nie, nie mów mi, że jestem zmęczony i mam się zatrzymać. Ja chcę iść do przodu. Odczep się. No, Super. Tych tak. patentów... Nie wiem dlaczego ignoruję tę głowę. Może dlatego, że już trochę przerabiałem jakieś wyzwania różnego mm -hmm. typu dziwne w życiu. Hmm. Ale wiesz, to też jest niebezpieczne. Jeżeli człowiek za bardzo panuje nad swoją głową, tak. to wiesz, może się po prostu zajechać. Nie? Tak, no, natomiast myślę, myślę, że jakieś te inne aspekty mnie tak bardziej przyciągały. Natomiast to nie będę tego ignorował. Niewątpliwie jest to duży wysiłek, ale myślę o tym jako o przygodzie. Jestem podekscytowany i, i lubię przechodzić przez trudne momenty, mhm. bo one zawsze budują. Więc jakby ja się pcham raczej w ciężkie, w ciężkie tematy, bo wtedy bardziej czuję, że żyję. Oczywiście bez przesady, ale. Ale to jest, to jest coś, coś, coś fajnego, więc nie mam tej obawy. No, pewnie mm -hmm. się to okaże w trakcie, że mm -hmm. jednak jest ciężko, ale wtedy już nie będzie wyjścia, będę chciał to ukończyć, więc no jestem spokojny. Nie, to no jest... ja to nie wątpię, że ty ukończysz, ale tak, no, trzeba uważać. Ja powiem ci, że w, w tych biegach, wiesz, ja biegi górskie biegałem 10 lat i, i one w pewnym sensie są łatwe. To nie, wiesz, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale naprawdę limity na tych biegach są luźne. Każdy może ten bieg ukończyć nawet szybko idąc. Nie wyobrażajmy sobie, że biegi górskie, to jest właśnie bieganie góra dół, góra do Góra dół. To tak, to tak nie wygląda. Można to normalnie szybkim krokiem przejść. Ale ja na przykład jestem taki, że sobie cały czas podkręcam śrubę. I jak coś mi się wydaje, że zrobiłem dany bieg z jakimś zapasem, że. Albo po prostu jeden bieg jest podobny do drugiego, to zaczynam szukać czegoś zupełnie innego. No i słuchaj, i dotarłem w tym roku do, do Norwegii, gdzie, gdzie jest mega specyficzny no, teren. Wi widziałem, widziałem film, tak jak cię zobaczyłem na tej jakiej śnieżnej kopule. Ta, ta. Co, mówię, gdzie ty jesteś? Na ale... Grenlandii? Po prostu to było, te ujęcia z tego śniegu, co, w, wtedy naprawdę poczułem ból, bo tak, jak ludzie biegają w tych, i nawet jak oglądałem po tych pustyniach, co tam ten Noam, czy Noab, Oap, jak ktoś Moab. tam, mm -hmm. Moab, biegają, to okej, okay, no gruby bieg, ale jakoś, nie wiem, ale jak zobaczyłem ten śnieg i spojrzałem na ciebie, widziałem twoją minę na tym filmie, to mówię, to było nie stary, było dobrze. dobrze. Nie było, nie było, nie było z tobą Najlepiej. Widzia, to było widać między, wiesz, no dobrze się nie znamy, ale widziałem na twojej twarzy po prostu tę minę i mówię, o kurde, nie, to jest po prostu, gdzie ty gościu jesteś, nie? Tak. sam na tak. szczycie jakiejś po prostu śnieżnej kopule. I problem był największy, I nawet nie to, że jestem w środku w jakichś górach, tylko, że jestem po... Która to była godzina biegu, jakaś 16-17 tak, godzina, godzina biegu. biegu. W, w minimalistycznych ciuchach trailowych, a nie, nie ubrany jak w góry na taką przełęcz, tylko wiesz, mokry, w małych bucikach, bez raków, bez, bez czekana, bez kasku, bez niczego. I wiesz, i to doświadczenie, naprawdę ten, ten obszar nazywałem Dewzon, i to naprawdę było doświadczenie zagrożenia życia. Dlatego jak zbiegłem potem, i to zagrożenie minęło, to moje ciało powiedziało: Goodbye, i teraz idziesz mm. spać. Nie? Mm. I, I pomimo, że miałem 12 godzin do limitu, to stwierdziłem: Nie, no ja tego dnia przeżyłem na tyle dużo, że ja jestem usatysfakcjonowany, ja nie muszę mm. tego robić. I powiem ci, że, ale wiesz co, to, to jest niebezpieczne, bo to ci otwiera taką klapkę, że, że, że wszystko inne będzie już strasznie normalne. Mm -hmm. I, I wiesz, i ja zaczynam szukać coraz trudniejszych biegów w coraz trudniejszych terenach. I tak, to, i, tak, I tak to działa. Ja wiem, że kolejny rzeźnik, czy jakikolwiek kolejny bieg górski w Polsce, absolutnie nie da mi tych wrażeń. Mm -hmm. Chyba, że będzie jakiś super długi, na przykład, jak 240 km, których nigdy nie robiłem, albo. Nie, nie wiem nawet, może w jakichś trudnych warunkach, ale wiem, że, to, że ten teren, który daje ta Norwegia tam w tamtym, w tamtym miejscu, jest po prostu uni unikalny i no naprawdę dostałem tam super w kości, byłem super szczęśliwy. Z tego. No, nie, to było świetne. Używając tego takiej metafory, właśnie nurkowej, powiedziałbym, hmm. dlatego, z tego powodu, o którym mówisz, nigdy nie zacząłem nurkować technicznie. Hmm. Bo wiem, żebym półtorego dnia nie wypłynął, tak jak tu ostatnio, niestety, taki wypadek był na parę dni temu, ale te wypadki, jakby, one są, jakby, nie ma innej drogi, według mm -hmm. mnie. W sensie, jeżeli ktoś ma takie podejście i nurkuje technicznie, to w pewnym momencie nie wychodzi, po prostu. Tak. Jakby i, I dlatego nigdy, wiedząc o tym, nie podjąłem się świadomie pójścia w tę drogę. Może oczywiście w górach też ludzie giną, ale na szczęście rzadziej raczej przez jakieś problemy ser, z sercem, z tego mm. co się orientuje, jak są takie wypadki na tych gór. Rzadko, no, czasem to się tam jakąś przepaść spadnie, ale tak. super rzadko. Też była jakaś taka są, historia, są. w tym roku była jakaś taka sytuacja, tak. ale, ale to jest... Rzadkie. Albo załamanie pogody. To no, załamanie jest. pogody ekstremalne. Mm. Natomiast no m, trzeba mierzyć siły na zamiary. Rozumiem tę adrenalinę, tak, no ja dlatego nie wychodzę na ośmiotysięczniki tysięczniki, między innymi, hmm. bo wiem, że to jest po prostu, że stamtąd można nie wrócić, a mi nie jest to potrzebne w życiu. Znaczy, hmm. uważam, że nie ma piękniejszej śmierci niż śmierć na łonie natury, ale wiesz, no, są to granice, nie ten, to nie? nie ten moment, Jakby ja chcę jeszcze pożyć. No, no właśnie, no i to jest może to, to jest ten element, którego nie mają niektórzy, którzy się na to decydują. Bo wydaje to mi się... jest dla nich pasja, oni po prostu nie rozróżniają tego, to jest dla nich, to jest moje życie i wiesz. I, I tyle. Jakby ciężko z tym dyskutować. No, każda praca, każda pasja ma, yy, ma swoją cenę. U nich to jest akurat życie, jest to wysoka cena, ale oni są tak poskręcani, że oni nie potrafią inaczej. Ja to doskonale rozumiem. Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej na temat biegów Ultra, zapraszam na podcast Black Hat Ultra. Bieg górski 52 km rzeźnik, maraton rzeźnika, czerwiec 2023 przede mną. Bardzo dużo e, ciekawych rzeczy się dzisiaj dowiedziałem. Zapamiętuję, a potem sobie jeszcze Cię dopytam o te buty, bo, bo to o tym nawet nie myślałem, a to jest krytyczne w repozoram, bo biega się na tych stopach. Tak. I co jest ważniejsze niż buty e, w repozoram? Natomiast, czy jest coś poza oczywiście całym spektrum głębokiej wiedzy, którą w Twoim podcaście można zaczerpnąć od najlepszych? Na poziomie takich, takiego ABC, czy frameworku działania, o co nie zapytałem, co jeszcze powinienem wziąć pod uwagę, bo mówiliśmy dietę, podejście do podbiegów, zbiegów, trening, przygotowanie, kardiolog, psychika. I... Jeszcze o trenerze nie rozmawialiśmy. Mhm. To bardzo zależy, kto jak jest poukładany. Uważam, że nie jest super potrzebna pomoc trenerska do pierwszego biegu dużo ważniejsze jest poświęcenie czasu i pieniędzy na siłownię na przykład na trenera personalnego na siłowni, który ci wzmocni organizm, to jest dużo ważniejsze niż jakikolwiek trener biegowy. Zegarek jest ważny, bo zegarek nam powie, czy my z naszym treningiem nie przesadzamy, czy nie jesteśmy w czerwonej strefie i zegarek nam krzyczy, pracujesz za ciężko. Wydaje mi się, że to w zupełności wystarczy. Zwłaszcza w treningach, jak te, jeśli trenujemy w mieście, bo w górach to te zegarki czasem się sypią, i to tyle. No, o tym trenerze nie rozmawialiśmy, ale to zależy naprawdę, kto co czuje. Są mhm. takie osoby, które powiedzą: Ja sobie nie wyobrażam współpracy bez trenera. Są, są takie, które powiedzą: Nie, trener nigdy, bo ja lubię sam, sam, sam. I, i to trochę trzeba oddać już, już mhm. w rękę, wiesz. No, ja, ja, za, ja zawsze pracowałem z trenerem. Mhm. Bo nadawało mi to rytm upraszczało, nie musiałem się zastanawiać co zrobić danego dnia, wbrew pozorom to jest jakby istotne, tak. kiedy się już chce osiągać jakieś parametry, bo tak pierwszy maraton czy pierwszy bieg, no maraton to już jest, no można go przebiec, ale żeby go przebiec poniżej 4 godzin... Jak się nigdy nie biegało, to potrzebny jest trener. Uh -huh. Jednak tak uważam. No, chyba że ktoś ma mega predyspozycji biegowej, waży 60 kilo, To A wtedy jakby. Do okay. biegów płaskich, maraton, dyszka. Jeśli ktoś chce robić życiówki, absolutnie A nie, tak. no, do życiówki to już w ogóle nie ma szans. To, uh -huh. to w ogóle to nie ma szans. Tak. To trener tak. Zawsze pracowałem z trenerem. Tutaj mam taki koncept, zobaczę. Na razie to buduję bazę. Wiem, jak mhm. zbudować bazę. Robiłem to już wielokrotnie, więc po prostu. Nie też chcę, masz doświadczenie. Nie chcę palić, palić, jakby gumy na to. Natomiast w pewnym momencie, kiedy będę już dochodził do takich objętości po prostu treningowych, trochę większych, chociaż tu nie jest też potrzebna jakaś niewiadomo jaka, ale chciałbym, pewnie, w ostatnie trzy miesiące po prostu przepracować z kimś sensownym, mhm. żeby ten, żeby jakby ocenił tę sytuację wtedy. Nie wiem, czy to jest mądre, ale tak wydaje mi się, że to może być dobry no co, kierunek. trener, ci, myśli, trener ci powie, że on by chciał mieć 6 miesięcy przed imprezą. Nie? Że to okay. jest taki okres, w którym on wie, że jego metody na no, tobie się sprawdzają. Hmm. Tak na 3 miesiące to jest tak trochę, wiesz, to jest, okay. no, można. Ale on już za, za wiele z tobą nie zrobi. No i widzisz, bardzo i bardzo, bardzo dobra informacja na koniec, no. mi też taką konkretną informację mm. mi na koniec przekazujesz tak. i wszystkim, którzy słuchają. E, czyli to jest to pół roku. No więc tak. y, przede mną jest decyzja, czy będę wracał do trenera, z którym pracowałem, czy podejmę jakieś inne wyzwanie, obserwując różnych y, kolegów moich, nawet y, czy znajomych z biznesu. To ci mówiłem przed naszym mm. nagraniem, że, że obserwuję z. Y, Podziwem paru moich kolegów, którzy robią jakieś ponad 100-kilometrowe biegi po górach i z powodzeniem, i tam rekomendują różne osoby, więc będę weryfikował to, żeby, żeby wybrać kogoś. Tak, jeszcze słowo o trenerze. Osobiście bardzo bym przestrzegał przed trenerami, influencerami z Instagrama, którzy nawet żadnego kursu nie mają skończonego, ale są tani. I również przestrzegałbym przed trenerami, którzy pracują z nami tylko i wyłącznie online, w życiu nas nie widzieli, ani naszego zdjęcia, ani wideo, jak biegamy. W mo moim przekonaniu to jest kluczowe. Oni mo mogą nam dawać treningi jakieś, ale na przykład już proste wideo rozwiązałoby, jakby nakierowałby już Cię trener inaczej. Więc. Y Moim zdaniem to jest super ważne. A już najlepiej się umówić, oczywiście, gdzieś na Agricoli, żeby ktoś na ciebie popatrzył w realu. Ale jeśli nie, to przynajmniej nagrać dobre wideo w zwolnionym tempie, z przodu, z tyłu z boku i wysłać do trenera. Wydaje mi się, to jest super ważne. Fajnie, że powiedziałeś też o tym, bo jak myślimy o trenerze, to myślimy o programie treningowym, ale technika biegu mogę powiedzieć, że ja spędziłem bardzo wiele godzin. Naprawdę budując pod moją budowę ciała, która jest jakby już wspominałem, nietypowa, po prostu mam bardzo rozbudowane mięśnie, nuki, jakby miednicy całej w dół. I do tego mój fizjoterapeuta w ogóle mi bardzo pomógł. I chodziłem z nim, pamiętam, i trenowaliśmy technikę biegu, gdzie byliśmy na, na gdzieś na jakiejś skrze czy gdzieś. I po prostu mój trening polegał na tym, że podnosiłem nogę jak koń kopyto tak. we właściwy sposób. I potem to ćwiczyłem, i to się wydaje taki. Nie myśli się o tym, kiedy się mówi o bieganiu. Myśli się, ok, trener mi rozpisze, czy mam dzisiaj przebiec 10 czy 5, w jakim tempie, ile minut mam biec, i tak dalej. A ten element techniki biegu znacząco wpływał, wpłynął na ekonomię, czy tę ekonomikę, nie wiem jakiego słowa się tutaj używa, biegu mhm. pod kątem tego, jak się biegało, i bardzo dobrze to wspominam. Mhm. Fajnie, tak. że o tym też powiedziałeś, bo to może nie być oczywiste dla kogoś, kto nigdy nie pracował z trenerem, że myśli, że aha, on mi rozpisze, czy ja mam w środę przebiec 5 km i w której strefie, tak? Oczywiście technika biegu też jest super ważna, ale powiem szczerze, że w górach dużo ważniejsze jest to wzmacnianie z trenerem personalnym na siłowni, niż jakaś wyszukana technika biegu, okay. bo my jej nie wykorzystamy w górach. Ja tak osobiście uważam. Maraton, dyszka, biegi płaskie absolutnie, ale w górach. To wiesz. Okay. Ważne jest to, żeby nasze ciało dobrze się czuło na nierównym terenie po prostu. To jest w ogóle, ale wiesz, mówimy o strasznie wielu zagadnieniach. Nie chcę, żeby słuchacze, wiesz, nagle pomyśleli, że muszą mieć trenera dietetyka, no. trenera personalnego, wiesz, i, i to wszystko dopięte. Tak naprawdę najważniejsze jest, żeby po prostu założyć buty i wyjść na pierwsze dwa kilometry, nie? Tak, znaczy to jest prostsze niż się wydaje. Mogę powiedzieć to jest... jako totalny lajk. Który mówię, no ważyłem, nie wiem, wtedy ważyłem 108 kilo, powiedziałem, że przebiegnę maraton i po roku przebiegłem ten maraton. Naprawdę nie mam predyspozycji do biegania. To każdy, kto gdzieś widział moje zdjęcie, może to potwierdzić. Jakby nie mam budowy biegacza długodystansowego. W podstawówce nigdy nie przebiegłem więcej niż kilometr. Mimo, że ćwiczyłem inne sporty, ale bieganie no naprawdę, pierwsza raz chyba przebiegłem kilometr, mając ponad 20 lat, hmm. bo zawsze unikałem biegania, bo wydawało mi się, nie wiedziałem jak się biega. Myślałem, że do odcinki i kończył mi się prąd. Więc każdy może to zrobić. To jest wbrew pozorom relatywnie proste. Trzeba biegać wolno, regularnie tak. i nie zakatować się i naprawdę. Można z tego czerpać dużo przyjemności, więc rzeczywiście te wszystkie elementy to jest jakiś wyraz też takiego perfekcjonistycznego trochę podejścia do biegania, ale nie ma co szukać uzasadnień, żeby tego nie robić, mhm. że dzisiaj nie mogę mieć trenera, dzisiaj nie mogę mieć tego, nie mogę mieć tamtego. Tak. Wziąć Buty, buty i wejść numer z domu. jeden, tak. zegarek numer dwa bym powiedział. Tak. No. A cała reszta to można naprawdę na Golasa biegać albo w czymkolwiek i, i jakby tak. nic więcej nie trzeba. No i przed pierwszymi zawodami szybkimi to ten kardiolog zdecydowanie mm. mu go polecił. I to tyle. I, i przede wszystkim wiesz, no, cieszyć się tym, bo my to wiesz, strasznie po, po, po ważnych rzeczach mówimy, ale to jest przede wszystkim fan, to jest styl życia. Tak. My szybko zobaczymy, jak nam waga zacznie spadać, jak samopoczucie zacznie rosnąć. Mm. Są też osoby, które Obawiają się na przykład, że za ciężkie treningi są powyżej ich możliwości, że oni zaraz zawału dostaną i padną. I też tutaj ten zegarek się przydaje, bo zegarek ci wtedy mówi, nie spoko, jeszcze do tej piątej, do końca piątej strefy jeszcze masz kupę czasu. To twoja głowa ci mówi, że ty hmm. jesteś zmęczony. Wyjść, cieszyć się tym bawić przede wszystkim no. i nie no. przejmować się, że nie mamy siły, żeby biegać szybko. A uczucie... Uczucie, którego doświadczyłem dobiegając na metę pierwszego maratonu w Atenach, jak przebiegłem z maratonu do Aten, jak biegliśmy, biegłem na ten stadion, normalnie się popłakałem jak dziecko. Nie pamiętam, żebym tak płakał w życiu, jak wtedy, jak dobiegłem na tę metę i chyba podobne uczucie dopiero potem doświadczyłem, jak moje dzieci się urodziły w momencie porodu. To było porównywalne uczucie, więc dla, do doświadczenia tego typu emocji naprawdę warto to zrobić i że też dlatego chcę to zrobić. Dla tej niesamowitej satysfakcji poczucia przełamania czegoś, co wydawało mi się niemożliwe. No i oczywiście też endorfiny nie przeszkadzają w tym. Tak, że po prostu człowiek jest na totalnym haju. Absolutnie tak. No i też imprezy biegowe są tak konstruowane właśnie, żeby człowiek czuł te emocje. Ja zawsze, znaczy często Storycza, ale na starcie. Na mecie mi się nie zdarza, ale na starcie, wiesz, jak wszyscy mm -hmm. wiesz, biją te bębny. No i... jak tak. Ja mam dreszcze bardzo no. często też jak biegnę i są ci ludzie co biją w tak. bębny, to, to są niesamowite doświadczenia, jest... właśnie takie emocjonalne i trudno jest je sobie otworzyć w normalnym codziennym życiu, pisząc maila albo, nie wiem, jadąc samochodem. No trudno. Tak, po to to robimy, no. To jest tak naprawdę jedna wielka przygoda. Super. Słuchaj, czuję się, jeszcze nie przebiegłem dzisiaj ani jednego kilometra, a już się czuję dużo bardziej przygotowany. Także ja już nie mam więcej pytań. Bardzo Ci Fajnie. dziękuję za dziękuję. to, że poświęciłeś tyle czasu, żeby mi pomóc. I mam nadzieję, że też wiele osób tutaj dzięki tej naszej rozmowie zachęci się do biegania, do podejmowania tych wyzwań i będzie również trzymało mnie za to zobowiązanie, które właśnie publicznie tutaj podjąłem. I będę musiał już to zrobić. Będę cię pilnował na strawie. Super. Dzięki. Dzięki Ci bardzo. Dzięki, trzymaj się. Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej na temat biegów ultra, zapraszam na podcast Black Hat Ultra.